Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z Rafta. FPS-y troszeczkę się ogarnęły, bo są dwa razy większe niż ostatnio. Także jakiś progres jest. W sumie to nic nie robiłem, oprócz tego, że zaktualizowałem sobie ostatnio BIOSa w kompie, ale to raczej nie miało nic do gadania. Myślę, że coś po prostu jest tutaj niestabilnego, co by tutaj przydało się ostro naprawić. Tak, ale to mi nie przeszkadza, nic a nic. Gramy sobie tutaj dalej. Ostatnio pamiętam, że sobie ścinaliśmy te oto drzewka. Ogarnęliśmy tutaj latarnię i co by tutaj dzisiaj porobić ciekawego. Coś tutaj trzeba porobić. Wiem, że chciałem sobie rozbudować troszeczkę tutaj. Tutaj dechy. Tylko żeby to zrobić, to potrzebuję naprawdę tych desek. Oj, dużo. Ale mi się odbiło. Sorry. Dobra. Oki. Co my tutaj zabraliśmy? W sumie nic ciekawego. Dobra, co było potrzebne? Były linki potrzebne, żeby sobie tutaj bawić się w to. Dobra, to sobie trochę tych linek porobię. I trochę nam tutaj, no przydałoby się zrobić taką wielką, oh fuck, prawie bym się utopił, wielką platformę. To tutaj byśmy sobie coś innego zaczęli rozkminiać takiego ciekawego. Żeby wiecie, żeby tutaj coś się działo, żeby coś się działo. Bo jak chcecie dalej serię oglądać, dalej prosicie o odcinki, to jak najbardziej możemy się tutaj dalej w to bawić. Dokładnie tak, i trzeba coś kminić. No, a tak wracając, jeżeli dalej lubicie oglądać tą serię, to wiecie, łapeczkę w górę I będę happy, wszyscy będą happy. Oh yeah. A teraz mam 8 nasionek, czyli możemy 8 tego ściąć, no to dobra. No to raz i dwa. Spoko, styk nie może miejsca. 3. Dawaj, 4. O, już będzie ciężko. 5. Dobra. Wszędzie mamy teraz już zarąbane miejsce. To chodźmy to przynajmniej odstawimy. Było, dobra. Czekajcie, ja to zrobię po prostu tak, tak i tak. O, elegancko. Elegancko, nie musi być równo, bo jak wiecie, ja sobie to mogę ściąć. Jest jumpreza, także lecimy dalej. Spróbujmy. Wow, tu jeszcze rośnie. Gademy, też to chciałem ścinać. Halo, tak się nie robi. Bo później problemy. Dobra. Czekajcie. Tutaj jeszcze chyba jedno powinno być, nie widzę. Wiem, że mam na dole. A nie, ja dwa dopiero ściąłem. Dobra. Coś mi się tutaj pomyliło, ubzdurało. O, proszę bardzo. Jakiś problem na linii. No to ja sobie wolę planki zabrać. Tacze. Mogę. Ha! Perfekcyjnie. Równie dobrze mogłem to tak odłożyć. Ej, w sumie tutaj mogę tak teraz postawić. Więcej miejsca mi się zrobi. No, teraz tak do tego sobie. Wiem, że tutaj nie postawię, ale wiecie, o co mi chodzi. Raz. Ej, miałem tego 8, a to wszystko zniknęło. Co się dzieje? To się w ogóle posadziło? Posadziło się, ale czemu się mi zabrało? What the hell? Nie wiem, coś jest nie tak. Coś jest bardzo tutaj nie tak. Dawaj mi kokosy, potrzebuję kokosy. Akurat się od razu napiję. Widzicie? Tyle dobrego na raz. Dobra, 3. Posadziło się od razu. 3, 2. Chyba, że mi się pomyliło i tam było 0. A tak, pomyliło mi się, bo zobaczcie, to jest 8 slot. Ja pierdziele. Co ja dzisiaj normalnie nie ogarniam, tego sam nie wiem. Czy to już urosło? Nie, to jeszcze nie urosło. Ja pierdziele. Co za śmieszny fail. Naprawdę. Śmieszny fail. Pomylić slot z ilością na nasionek. Normalnie. Pewnie część z was już tak rozkminiała. Ale ty, przecież nie masz. Czemu ty mówisz, że masz, a nie masz? Halo. Co ty warte skminisz? A, beka, już na pewno takie komentarze się pojawiły. Czekajcie, bo tu mi nasionka wypadną. Dobra. Okej, od razu tutaj posadzę w tych wcześniejszych. Dobra. Mam jeszcze jedno nasionko.
Dobra, taki, 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 taki. Chcę sobie tego na maksa, tak? Wiem, że marnuję slota. A sobie linek teraz porobimy. Tak, 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 dobra. I chodźmy. Co masz? Dobra. I zróbmy dalej tutaj troszeczkę podłogi. Mówię, ja to rozbuduję. Z tego będzie po prostu mega, 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 mega tratwa. Zrobimy największą tratwę na YouTubie. Okej. Tam nam się oczywiście itemki zbugowały. To sobie wezmę. To sobie zjem. Po czemu będzie? Dawaj, to zbieram. Jak mi rakin nie podpłynie, to będzie fajno. No w sumie nie wiem, gdzie on jest. Nie widziałem go dzisiaj jeszcze. Pewnie mi tam rozgryza wszystko od dołu. Ciach, 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 ciach. No, to się za bardzo zbierać nie da. A haczyk wyrąbałem. Dokładnie tak zrobiłem. Dobra. Raz, dwa, trzy. Okej, no to chodźmy dalej tutaj rozkminiać. W sumie wiecie co? Zbierzmy tutaj wszystko, co mamy. Skrapy wyrzućmy. Kurde, dużo tych skrapów. Dobra. Nie wyrzucamy, schowajmy do skrzynki. Ostatnio tak sporo marnowaliśmy tego. Raz, dwa, trzy. Cztery, pimp, pimp, pimp. Dobra, epicko. O, mam jeszcze jedną tą. Dobra. Kto i tak na razie nie postawię. To wróćmy. Po prostu chcę zabrać stąd wszystkie liście, które tutaj sobie leżą tak po prostu. Tego skrapa mogę wyrąbać. Dobra, linki. Wiecie, póki jestem na dole, żeby nie marnować czasu, to tutaj coś pokminie. 13 desek to zawsze 13 desek. Proszę bardzo. Proszę bardzo, znaczy 13 linek. A picko, kurde. To powiększę tak na maksa. O, jest jednak, cześć, jak się bawisz? Pewnie mi coś tam już przegryzłeś 100 razy. Ja cię znam, ja wiem, ja znam twoje numery, panie. Panie, 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 gdzie jest skrzynia z jedzeniem? Dobra, daj mi to. A to ci oddam. Okej. Na moment. Czekajcie, tutaj były z jedzeniówki jakieś? Nie, nie było żadnych jedzeniówek. Dobra. Czekajcie, zrobię to tak. Pyk, pyk. Pyk. Dobra. Okej, pozbyliśmy się takiego slociku. Dobra. To już urosło, tak? No to zabieramy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zostawimy do ściany. Będę miał gdzieś na środku przejście i nam się tutaj będzie łatwiej chodziło, także to jest spoko. Pyk. Pyk, elegancko. Iść damy dalej. Dawaj. Będę miał tutaj milion wszystkiego. Dwa. Jeszcze nie stawiam. To damy tutaj, to damy sobie tutaj. Ciśnij z koksem, kurde. Proszę bardzo. I proszę bardzo. That's right, that's right, that's right. Jedno. I drugie. I trzecie. I czwarte sobie może wystawać na lajcie. Tak widzicie, jakieś przejście się zrobi. O, bo tutaj już przejść nie mogę na przykład. Dobra, pyk, 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 pyk. Okej, tutaj mamy posadzone. Jeszcze miejsca trochę mamy. To ścinamy dalej, lecimy z koksem, kurde. Dawać mi to wszystko. Tu już rosło. Jeszcze rośnie. No to stąd dajemy. Pyk. Idziemy tutaj. Pyk. O, idealnie, bo już akurat się kończyło miejsce. No to kurka wodna. Tutaj do ściany nie robię, nie? No okej, to zrobimy tutaj taką małą przerwę, tak jak tutaj jest. To już po prostu dorównamy. Pytanko, czy to się zmieści tutaj w środku. Zmieści się. To bez lipy. Czyli dobrze postawiłem i akurat mieliśmy 4 te. Dobra. Jeszcze mam tutaj 5 slotów wolnych. To raz. I dwa. Okej, już nie mam slotów wolnych. Ciach. I ciach. Super. Dobra, w sumie takie ostatnie mogę sobie tutaj. Dobra, jeszcze bez kokosa. Jeszcze bez kokosa.
Proszę bardzo. Idealnie, perfekcyjnie. Idę to teraz podłogę popostawiać. Właśnie tak. A wiecie co? Ja sobie zabiorę trochę tych liści, co mam w skrzynkach. Patrzcie na to. Inaczej to zrobię. Zrobię tak. Zrobię tak. Dobra. Weźmiemy sobie liście ze skrzynek. Poprzerabiamy je troszeczkę tutaj. Proszę bardzo. Wezmę na dwa sloty. Dobra. Ciach. I tutaj ciach. Zobaczcie, jaki perfekt. Teraz może być problem, ale to zrobię szybko akcję. Dobra, i w sumie mógłbym jeszcze jedno. Czekajcie, zrobię po prostu tak, że tutaj odłożę to. Tutaj wezmę tak. Czekaj, jeszcze to odłożę. O, idealnie. Dobra. Dobra, gitara. Gitara, idziemy. Teraz robić ile? 59 możemy postawić. Wow, nice. Nice, 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 nice. Teraz mi tu będzie płakał, że wody mu brakuje. Teraz się wrócimy, ale naprawdę sporo podłogi idzie zrobić taką kminą. No bo w sumie szczerze tak się szybciej rozwala cały ten całą tą podstawkę do drzewka niż kurde samo drzewko. Ty co ten kijek ty tak trzymasz dziwnie? Ej halo, zbugowało mi się. Ty zobaczcie jak on tą dzidę trzyma. Ja pierdzielę. Dobra, dawaj wody. Bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Woda jest. Ok. Może sobie stąd weźmiemy wszystko. Tak mam tyle drewna przy sobie. Ok. Skrapy wywalam. Na razie są mi ostro niepotrzebne. Dobra. I możemy sobie kolejne 19 deseczek postawić. Tutaj mogę sobie już taką zatoczkę nawet dokończyć. Zobaczcie. O, proszę bardzo. To jest taka dziurka teraz. Pyk. Ekstra, tyle mi się tu miejsca zrobi. To normalnie będę mógł kolejny magazynek sobie postawić. Albo cokolwiek innego, kolejny coś takiego dużego. Co będę tylko chciał, ale ta dzida mnie zastanawia. No zobaczcie, jak on ją trzyma. No po prostu jakbym mógł, nie wiem, postać zobaczyć, to po prostu masakra. Kurde, jak jakąś nagrodę trzyma. Dziwne, dziwne to naprawdę. Zróbmy to tak. Tu mamy jedzenkę. Zrobimy to tak, są jeszcze trzy takie. One to są trzy wolne, nie widziałem tego wcześniej. Raz, dwa, trzy. Elegancko, to już sobie od razu zjem. Skrapy w sumie stąd nie wyrzuciłem. To dam tutaj. Dobra, o, tylko 10 drewna mi zostało. Spoko. Nasionka, jednak wezmę więcej. Wezmę więcej. W sumie możemy je dać tutaj, bo to i tak jest. Pyk, 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 pyk. Chociaż nie, bo to muszę trzymać w ręce, ja pierdzielę. Tylko przy ścinaniu by mi tak blokowało. Dobra, raz. Dwa. Trzy. Okej. Okay. Lecimy dalej z drewienkiem. Proszę bardzo, następnym razem od środka będę ścinał. Czekaj, czy to już urosło? Chyba tak. No to dajesz. Lajcik. Dobra, i jeszcze to. Zmieści mi się? Bo już nawet nie wiem. Epicko. Dobra, tworzymy linki. Zawsze jeden slot więcej. Czekaj, czy ty urosłeś? Tak, urosłeś. No to fajnie. Czyli to, co już od początku kminiliśmy, to sobie urosło. Fajno, fajno, fajno. Patrzcie, tyle tutaj slotów. To też już sobie urosło. To bierzemy. Dwa sloty, czyli mogę tak jeszcze z jedno obciąć. Maksymalnie jedno. O, proszę bardzo, czekajcie. Ha! Mam cię. Mam cię, mam cię, mam cię. Dużo linek. I dużo tego dostawienia. No, to lecimy z koksem. Dwa. Trzy. Cztery. 5, jeszcze mamy tutaj 2, a nawet 3. O, spoko. Pyk,
A tutaj jak postawię, to będzie mi przeszkadzało. A nie, tu się nie da, dobra. Okej, pamiętam, że się nie dało stawiać. Dobra. No to teraz wielkie sadzenie drzewek. Proszę bardzo. Weź mi tu palemki. Rośnijcie sobie. Gdzieś jeszcze nie posadziłem? A chyba wszystko. Chyba wszystko. To już urosło, ja pierdziele. Tych lin mam strasznie mało teraz. Coś tak jakoś mało podrupiło. No trudno się mówi, wykorzystamy nasz tutaj zapasik. Bo jak widzicie, ten zapasik jest bardzo, ale to bardzo przydatny. Bardzo 15 z tego powinno być. Dobra, o proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, sześć. Dobra. Ciśniemy. Ciśniemy, wszystkie liście marnujemy. Wszystkie liście, żeby kurde tutaj powstała najbardziej epicka podłoga ever. Wszystkie liście pójdą. A co? Co się będziemy przejmowali, co nie? O, i nie mamy liści już w zapasie. Nic, wszystko. Wszystko poszło. Wszystko poszło. Elegancko, elegancko. Dobra, ale przydałoby mi się tutaj troszeczkę tego jedzenia, jakby nie patrzeć. To sobie tutaj buraczki zbierzemy. Buraczki są spoko. Proszę bardzo. Najlepszy ogródek ever. Ciet. I ciet. No ty. Kurde, buraka nie chciał zabrać. O, tu się coś nie postakowało. Ale okej, wszystko nam się tutaj już gotuje. Także fajnie. Sobie to zjem. I pójdę się napić, bo to i tak mi za mało daje picia tutaj. Coś tak bawię. Pach, pach, pach. Proszę bardzo, proszę bardzo. Survival na maksa. A co tam u naszego kumpla słychać? Co? Trochę nas tutaj poobgryzał, tak? O, 75 lin. Ja. Jas. Noc nas tutaj dogoniła. W sumie jak nas noc dogoniła i tutaj mam takie ciemne obszary. Sobie wezmę tak. Kurde, czekaj, gdzie mam jedzenie? Dam tutaj, bo to jest takie, o. To dam sobie tutaj. I damy sobie taką latarynkę. Nam się tutaj, widzicie, już ciemno strasznie robi. W tym miejscu, to postawiłbym tutaj latarnię, o. Tutaj możemy tak śmiało wyrównać. Do tego klocka. Tutaj, dobra. Zawsze jaśniej, chociaż tutaj jest ciemno dalej. No zawsze tutaj mamy jaśniej. Proszę bardzo, tu się wszystko baguje. A dotąd będę miał wejście. Oh yeah. Okay. Do tego poziomu robimy. Dobra, to sobie tak oznaczam. Pyk, pyk. Dobra. Elegancko teraz mogę. O, drewna mi zabrakło. O, ja pierdzielę. No i beczki nie mogę podnieść. Nic tutaj podnosić nie mogę, co nie pływa. God damn it, ale że drewna mi zabrakło? To się zdziwiłem, nie? Ja, liści zawsze brakowało. Dawaj. Ciśnię, kurde, na maksa. To wywalę, bo to mam tego dużo. Też wywalę. Pyk, 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 pyk. Proszę bardzo. Na razie, ziomuś. Jeszcze więcej linek. A co się będę, kurde. Jak zapas, to zapas. No tak, bo to jedna linka idzie, się zużywa. A po dwie dechy idą na taką rozbudowę. Dobra, to wszystko wyjaśnia, dlaczego nam tutaj to stwarza problemy. Takie dziady. Dziady, dziady, dziadygi. Pyk, 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 pyk. Coś ciekawego zebrałem. Dwie dechy tylko, to słabo, to słabo. Naprawdę słabo. Tylko mogę jedno postawić. Ciach i koniec. No, akurat cała beczka przybyła. Która mi dała głównie skrap. Nie, 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 nie. Ja skrap. Ja skrapu nie potrzebuję. Myślę, że tutaj było jeszcze pełno niedawno. No bo z tych dziwnych rzeczy, co my mamy tutaj? Mamy siatki. A kurde.
za dużo tego skrapu. Naprawdę, Rekin! Czueniu! Czueniu! Czueniu, wiesz co? Wow, ugryzł mnie. Dziad jeden. No kurde, wbija się do mnie, teraz będzie pływał tutaj. Dlatego ostatnio się zastanawiałem, czy on będzie sobie pływał u mnie na terenie, no i zaczyna pływać. Dziadyga. Jedna. God damn it, co to ma być? Co to się wyprawia? Ja nie pozwalam. Dobra. W sumie, dawaj. Skoro tu już stoję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ha! Mogę jeszcze postawić. Oj! I już. I tyle, nie? Okej, okay, także tak jak już mówiłem, wiecie, jak seria wam się podoba, to łapeczek w górę, dodać do ulubionych, udostępnić na fejsie. Ja kończę, na razie i cześć, żółwik. Woo!